Cześć, witajcie. Tu wujek Marek. Witam na kolejnym spotkaniu. Na początek takie pytanie. Nie wiem, czy oglądaliście wczoraj mecz na Mistrzostwach Europy. Mnie się oglądało, zawaliście. Postawiłem, że Polska do połowy będzie przegrywać, ale w efekcie wygra. Stawka 1 do 38. Super. W połączeniu z innymi meczami dają dużą kasiorkę. Za głupie 2 złote można było wygrać 1800. Także fajnie mi się oglądało pierwszą połowę, bo mieli przegrywać. Pierwsza minuta drugiej połowy. Super, myślę, teraz dadzą jeszcze jedną, a tu niestety porażka pedagogiczna nowego trenera. No, ale jestem pragmatykiem, ale troszkę romantykiem. Może coś z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję. Trzymajmy za chłopaków. A jeśli chodzi o matematykę, dzwonił do mnie jeden kuzyn z Mazowsza i mówi: ty, Marek, jesteś za poważny na tych filmach. To dzisiaj może troszkę coś luźniejszego. Moi drodzy, ja z reguły, jak mam pierwszą lekcję organizacyjną, to zawsze się tam zapoznaję z młodzieżą, a szczególnie w klasach matematyczno-fizycznych. Pytam, czy umiecie dodawać i odejmować pisemnie. No, oni się tak dziwią lekko, mówią, że tak, umiemy. No to wyciągnijcie karteczki, tu znowu konsternacja, jakaś kartkówka, nie, spokojnie, po prostu sprawdzimy. No i każdy wyciąga sobie malutką karteczkę, no i podpowiadam, żeby sobie nie podglądać, po prostu zabawmy się, sprawdźmy, czy umiecie dodawać, odejmować pisemnie. No i na przykład ktoś tam zapisze, ma być to liczba trzycyfrowa o różnych cyfrach, na przykład 872. Wpisali, ok. Teraz im mówię, zapiszcie tę liczbę z cyframi w odwrotnej kolejności. No to zapisują 2 z przodu, 7 zostaje i 8. Mówię, jedna jest większa, druga jest mniejsza, od większej odejmij mi mniejszą. Dzieci odejmują 8, tu 10 pożyczam, to jest 2, czyli 4. Tu znowu brakuje, pożyczam 1/10, znaczy setek oczywiście. 10 minus 7 to jest 3, plus 6 to jest 9. Została siódemeczka, 7 minus 2 to jest 5. Macie wynik? No tam jedni mają, drudzy nie mają. Jeden używa kalkulatora, już oszukuje, podpadka. No i mówię, jak macie wynik, teraz zapiszcie wynik z cyframi w odwrotnej kolejności. No to sobie zapisują 4 naprzód, 9 zostaje, 5 do tyłu. No i teraz dodajcie te liczby. Dodają 9, 18, 1 doliczamy, 1089. W międzyczasie na drugiej tablicy wpisuję dużymi literami 1089. I znowu jest konsternacja, co ten pan tam pisze. Nie wiem, spokojnie wykonujcie działania. No i pytam ich na końcu, komu nie wyszło 1089? Jeden nie wie, czy to jest dobrze, czy tak wyszło, czy źle. Oczywiście każdemu miało wyjść 1089. Jeśli komuś nie wyszło, to znaczy, że albo nie umie dodawać i odejmować pisemnie, albo ma pecha i wymyślił sobie taką liczbę, że wynik wyszedł dwucyfrowy. Ja sobie tu przygotowałem, żeby nie zdziwiać. Ktoś wymyślił 342. Zapisał liczbę z cyframi w odwrotnej kolejności, to jest 243. No i odejmuję, tu brakuje, pożycza dziesiątkę, 7 plus 2 to jest 9, tu znowu brakuje, pożycza 1/10, 6 to jest 9, no i wynik jest 99. Na razie jest ok. Teraz Gostek miał zapisać liczbę z cyframi w odwrotnej kolejności i wpisał 99. No i z tego mu nie wyjdzie przecież 1089. Jaki błąd popełnił? Liczba 99 w cyfrach jedności ma 9, w dziesiątkach ma 9, a w setkach ma 0, prawda? Więc to 0 idzie na koniec. I mamy 990. Jak teraz to dodamy, to dalej mamy 1089. To taka zabawa oczywiście, gdybyście mieli młodsze rodzeństwo lub jakichś tam kuzynków, chcielibyście ich pouczyć niezbyt nudną metodą dodawania, odejmowania pisemnego, to jest fajna rzecz. Natomiast licealista się zapyta zawsze, a dlaczego tak jest? No to wtedy z reguły daje zadanie domowe, no i tam dwóch chętnych zawsze się zgłosi. No ale jeśli ktoś jest ciekawy, to wykażemy, że tak będzie zawsze. Weźmy sobie liczbę trzycyfrową, a razy 100, plus b razy 10, plus c. I załóżmy, że a jest większe od c. Teraz tę liczbę zapisujemy z cyframi. Cyfry to są A, B, C. W odwrotnej kolejności
Czyli tutaj będzie C razy 100. Tu się nie zmieni nic. I dodać A. Założyliśmy, że A jest większe od C. W takim razie ta liczba jest większa. Odejmujemy. 100 przed nawias. W nawiasie mamy A minus C. B10, B10. To się oczywiście, przepraszam, to się redukuje. I dodać C minus A. No i teraz mamy wynik, zapisujemy z cyframi w odwrotnej kolejności. Dzieci wpisują C minus A razy 100 plus i da cyferka, czyli A minus C. Co potem mieli zrobić? Dodać. Zauważcie, że jak dodamy, C się zredukuje, A się zredukuje, 100 przed nawias, wszystko się zredukuje i wyjdzie 0. I tu znowu konsternacja, coś nie tak. Wujek Marek jest głupi. No i pytamy, jaki tu jest problem. A, tu już zmazałem. A było większe od C, czyli to jest cyfra. Natomiast to jest na minusie, to nie jest cyfra. W takim razie, żeby dobrze było, przepiszę jeszcze raz. Dodawanie jest w porządku. Czyli mamy 100A minus C plus C minus A. Więc zabieramy sobie jedną setkę z tych setek. Było A minus C setek, to będzie A minus C minus 1. Tę setkę rozbijamy sobie na 9 dziesiątek, a jedną dziesiątkę wrzucamy do jedności. I dopiero teraz to jest cyfra i to jest cyfra. Dopiero w tym momencie mogę zamienić cyfry. Więc przy stówce mamy to, co było przy jednościach, czyli 10 plus C minus A. Te środkowe cały czas są takie same. I cyfra setek przechodzi na jedności. I dopiero teraz możemy sobie dodać stronami. Wyłączamy 100 przed nawias. I mamy minus C, dodać C, 0. A minus A, 0. Zostaje 10 minus 1, czyli razy 9. 90 plus 90, czyli 180. I tutaj C minus C 0, A minus A 0, 10 minus 1, czyli 9. Mamy 900, 1080, czyli 1089. Czyli nieważne, jakie są te cyferki, byle były różne, tak jak mówiłem na początku, zawsze wychodzi 1089. Może Wam się przyda, jak będziecie kiedyś uczyć młodszych i początków. Jeśli się podobało, lajkujcie proszę i dawajcie suba. Do zobaczenia na następnym filmiku.